Coraz więcej pacjentów trafia do mojego gabinetu z problemem wypadania włosów. Najczęstszą przyczyną jest łysienie androgenowe. Nie dotyczy ono tylko mężczyzn, ale coraz większej liczby kobiet. Przyczyn łysienia jest bardzo wiele. Może być łysienie telogenowe, łysienie plackowate, bądź samostarzenie się skóry głowy i włosa. Często wypadanie włosów towarzyszy chorobom tarczycy, nadczynności, niedoczynności bądź chorobie Hashimoto. W diagnostyce przy wypadaniu włosów jedną z ważniejszych czynności, którą musimy wykonać, jest badanie w dermatoskopie, czyli tak zwana trichoskopia, która pozwala nam ocenić nie tylko stan włosa, ale również skóry owłosionej głowy. Bardzo ważne jest, aby doświadczony specjalista ocenił prawidłowo badanie w trichoskopie. Oceniamy tam miniaturalizację mieszka włosowego, rogowacenie przymieszkowe i wiele innych struktur. Na tej podstawie możemy zlecić dodatkowe badania laboratoryjne i postawić odpowiednie rozpoznanie typu łysienia bądź wypadania włosów. U mojej pacjentki nie stwierdziłam żadnych odchyleń od normy w badaniach laboratoryjnych. Jedną z częstszych przyczyn wypadania włosów jest stres. Dlatego mojej pacjentce zaleciłam terapię mezoterapię mikroigłową preparatem XLHR.